Cześć, Gosiu. No, witaj, Jacku. Co ty robisz tu przy tym? Wiesz, ja się przyglądam, czy te plisy to są te same, co hańdowni bywały, czy to... Ale to bardzo podobne, bardzo to pasuje. Wiesz co, zastanawiam się... O, mogę pożyczyć? Bo wiesz, ta pani jest taka rozebrana, jest w sumie dość zimno. Dobrze byłoby jednak ją przykryć. No, gańba taką. No, żeby nie było gańby. Nie, o, od razu lepiej wygląda. Myślę, że nowe dzieło sztuki. To dobra. Co, może sobie usiądziemy? Ja, siadajmy i do życzeń, do przedstawiania. Widzę, że przygotowałeś życzenia. To ja, też wiesz, jakie bo święta dzisiaj są. Je wiesz, ja dzisiaj takie fajne święto. Właściwie to są dwa. Pierwsze święto to Międzynarodowy Dzień Odpoczynku od Świętowania. Powiedz mi, Jacek, co ty rozumiesz przez to? Że można bezkarnie cały dzień dzisiaj leżeć i nie trzeba się przejmować, że się nic nie robi. Aha. Czyli to jest moje ulubione święto. A to pierwsze, to znaczy to drugie to było? A to drugi to jest w ogóle fantastyczne, bo dzisiaj jedziemy bez skarpetek. A nie, to dzisiaj jest taki dzień, proszę Państwa, że lepiej wziąć podwójne skarpetki nawet, bo jest bardzo zimno. Ja myślałam, że Ty będziesz świętował dzisiaj to święto i przyjdziesz bez skarpetek. Nie, właśnie mam podwójne. Mam te same, ale podwójne. To wiesz co, ja nie mam podwójnych, bo kopyca to wiesz, to są kopyca, także kapkę mi dzisiaj przemokły kierpce, bo niestety padzę, ale kopyca taki, to wiesz, one są tak ciepłe, że nie trzeba żadnych drugich skarpet. Proszę Państwa, Małgorzata Szteler-Furmaniuk w ciepłych skarpetach i Jacek Porzecki zapraszają na koncert życzeń Stella. Tak. Jacku, tak tu nam dzisiaj dobrze. Zaczynamy życzenia. Jeszcze chcemy wszystkim Jadwigom, które miały w zeszłym tygodniu imieniny, złożyć najlepsze życzenia. A teraz przechodzimy do tych, które nam przysłaliście. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Irena Niemczyk z Goleszowa. Niech Ci zdrowie i humor dopisują. A to, czym się zajmujesz, niech daje Ci dużo zadowolenia. Dużo błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życzy Twój mąż, syn z synową oraz córka z zięciem. Życzenia chcemy złożyć też synowej Agnieszce Niemczyk, która obchodziła urodziny 20 października. I życzy Ci wszystkiego najlepszego, dużo miłości, zdrowia oraz zadowolenia z męża. Dla pani Małgorzaty Greń, która 17 października obchodziła swoje urodziny. Życzenia dobrego zdrowia, powodzenia w każdym działaniu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym, radości i miłości bliskich, życzy imienniczka z Cieszyna. O uwagę prosimy teraz pana Krzysztofa Marciniuka. Życzymy, aby zawsze towarzyszyły ci w ciszy twoje myśli i marzenia. W bliskich Ci osobach siła i piękno stworzenia. W otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach i zapachach wielkość natchnienia. A zawsze niech będą z Tobą miłość, wiara i nadzieja. Tego życzą koleżanki i koledzy po fachu. Dla koleżanki Urszuli, która 21 października obchodzi imieniny. Dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Życzę Jadwiga z Cieszyna, oby wszystko układało się po Twojej myśli. Olga Kukuła obchodzi urodziny w najbliższy czwartek, 25 października. Kolega z liceum przesyła życzenia. Spełnienia wszelkich marzeń, codziennie uśmiechu, radości, miłości, zdrowia oraz oceanu wolnego czasu. W natłoku obowiązków, tych zawodowych i domowych. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Daria Korzyńska obchodzi urodziny 25 października. Kolega ze szkoły podstawowej życzy dużo zdrowia i energii oraz wytrwałości w szukaniu i znajdywaniu kolejnych celów i realizacji wszystkich założonych planów. Marcin Gessing obchodzi urodziny 27 października. Życzymy Ci cały czas tej odwagi w podążaniu za swoimi marzeniami i wytrwałości, by nie oglądać się na innych i robić swoje. Oby wulkany, mgły, bankrutujące linie i inne rzeczy nie wywracały Ci nigdy podróżniczych planów. Dużo zdrowia życzy cała ekipa OX. To były wszystkie życzenia, które przygotowaliśmy, które Państwo przygotowali na dzisiaj. Żegnamy się z Wami i pamiętajcie, przysyłajcie do nas życzenia, gratulacje i inne takie, co chcecie tam poskładać, bo okazji je naprawdę całe mnóstwo. Na adres mailowy życzenia@ois.pl. Jest teraz okazja chodzenia sobie po liściach. Za niedługo będzie okazja na przykład chodzenia sobie po śniegu. Też mogą być takie okazje i też życzenia prosimy o przesłanie. To co? Piosenka. Piosenka w wykonaniu zespołu Polandia. Będzie trochę o miłości, będzie trochę o energii odnawialnej. Najnowszy
jeszcze świeżutki klip. Żegnamy się z Państwem, życzymy dobrej niedzieli i my idziemy ku chałupie. Zgadza się. Jacek, a za Tobą jeszcze jest jedna rzeźba. Jeszcze jedna naga rzeźba do okrycia. Dobrze, to w takim razie Gosia, ja Cię zostawiam. Idę w takim razie jeszcze tutaj zrobić porządek. Zabiorę, dobra? Mhm. Okej. Okay. No i tak to z Jackiem je właśnie, że niestety. Ja chackę już i mimo. Idzie się dobrze. Patrzę na okno i ciągle nie wiem, a wiedzieć chcę. Jedno pytanie bowiem mam, co to jest miłość, no, no co to jest miłość? Jedno pytanie dręczy mnie, no kto wie, co to jest miłość? Miłość to energia odnawialna, miłość to energia odnawialna, miłość to energia odnawialna, miłość to i w prostych słowach. Jedno pytanie bowiem mam, co to jest miłość, no co to jest miłość? Jedno pytanie dręczy mnie, no kto wie, co to jest miłość? Miłość to energia odnawialna, miłość to energia odnawialna, miłość to energia odnawialna, miłość to energia odnawialna, no co to jest miłość? Jedno pytanie dręczy mnie, co to jest miłość? No co to jest miłość? Jedno pytanie w głowie mam, co to jest miłość? No co to jest?